Witaj, witaj o poranku. Z tej strony Agata w moim kaszubskim ogrodzie. Rozkoszuję się tym porankiem. Jeszcze nikt nie wstał. Sąsiedzi, którzy są bardzo hałaśliwi w tym roku, w lato. I tutaj imprezują do późna. Śpią jeszcze, więc mam taką chwilę spokoju, żeby nagrać dla Was ten film. Żeby wspólnie pochylić się nad Bożym Słowem, zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego odcinka. Już kiedyś parę filmów nagrałam na temat tego, jak naśladować Jezusa, w jaki sposób chodzić za Nim, jak naśladować tych, którzy idą za Jezusem, bo to też jest ważna kwestia, żeby nie tylko patrzeć na naszego Pana, ale patrzeć też na tych, którzy są obok nas, którzy idą za Nim, żeby naśladować ich wiarę, żeby inspirować się ich wiarą, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy wierzą. To jest bardzo ważne. Kiedy widzimy, że tu i teraz, w XXI wieku w Polsce, można wierzyć w Boga i w jaki sposób można w Niego wierzyć, tak? Jak praktyczny sposób ta wiara się przejawia. Ale dzisiaj chciałam mówić o innym naśladownictwie, a mianowicie naśladowaniu innych ludzi. Inni ludzie mogą naśladować Ciebie. Ty możesz być takim wzorem do naśladowania, może nie wzorem, ale pewnym modelem do naśladowania. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie werset z drugiej księgi Samuela 3:36, gdzie jest mowa o Dawidzie. Kiedy cały lud to zobaczył, uznał to za słuszne, podobnie jak wszystko, co czynił król. Powiem Wam, że ten werset mnie rozbraja, bo często królowie, nawet w naszych takich opowiadaniach, czy bajkach, czy historycznych jakichś relacjach, są przedstawiani jako takie osoby, wiecie, wyniosłe, nieosiągalne, często dyktatorskie, narzucające coś innym. Nie ma zbyt dużo historii o dobrych królach. A już w ogóle nie ma historii o takich królach, którzy byliby godni naśladowania, że ludzie patrząc na niego by myśleli, ja też taki chcę być, ja chcę być taki jak król. Ale nie dlatego, że jest bogaty i że ma pełnię władzy, ale dlatego, że imponuje ci sposób jego postępowania, sposób jego myślenia, ponieważ jest godny szacunku jako autorytet w sprawach moralnych, w sprawach społecznych, jako osoba światła, jako osoba prawego charakteru, która wie, jak się zachować. I tutaj mamy właśnie taką sytuację. Taki król, król Dawid taki był, podjął właściwą decyzję i cały lud, kiedy to zobaczył, uznał to za słuszne, że to, co zrobił król, jest słuszne. To, co on zrobił, było najlepszym rozwiązaniem, było szlachetnym rozwiązaniem. I wiecie, to nie była jedyna decyzja Dawida, podobnie wszystko, co czynił król, cały lud uważał, że to było słuszne. Myślę sobie, wow, jak chciałabym być taką osobą, że ludzie patrząc na mnie, widząc decyzję mojego życia, mogą powiedzieć, też tak chcę, też chcę tak mądry sposób żyć, szlachetny, wybierając to, co właściwe w danej sytuacji. Kiedy czytamy o życiu Dawida, tam jest dużo oczywiście wątków takich bardzo niechlubnych, można powiedzieć. Są nawet osoby, spotkałam takie, które nie lubią Dawida, które wprost powiedziały mi, że Dawid to był kawał drania, tak? To był kawał drania, bo zrobił to, tamto. Oczywiście tak, z pewnością. Ale z drugiej strony nie wiem, czy jest jakaś inna osoba, o której tak często byłoby powiedziane, że to, co robił, podobało się Bogu, że był człowiekiem według Bożego serca, że w ogóle to, co robił, zaskakiwało czasami dojrzałością i zrozumieniem Ewangelii, łaski, która dopiero została objawiona w pełni w Jezusie Chrystusie. I oczywiście Bóg w Starym Testamencie to jest ten sam Bóg, co w Nowym Testamencie, ale zrozumienie serca Boga nie było w tamtym czasie tak powszechnie uznane. Dawid miał ten wgląd w serce Boga z uwagi na to, że spędzał z Nim czas, że był tym, który grał, śpiewał, komponował, rozmyślał, układał słowa pełne pod wpływem Ducha Bożego. Możemy te słowa czytać w psalmach. Był wypełniony Bożym Duchem i dlatego też miał zrozumienie tego, jaki jest Bóg. A ponieważ rozumiał, jaki jest Bóg, to jego serce jakby wewnątrz chciał naśladować tego Boga. I dlatego jego postępowanie zaskakiwało ludzi wokół, ponieważ nie widzieli
takiego postępowania. Żyli w takim środowisku, gdzie zabijało się wrogów, gdzie w bezlitosny sposób tłamsiło się jakieś bunty. I oczywiście to też widzimy, że w życiu Dawida miało miejsce, ale też były takie momenty, kiedy okazywał łaskę, gdzie wstrzymywał się z zemstą, gdzie wstrzymywał się, żeby samemu jakby nie przekroczyć pewnych granic, wiedząc, że jest Bóg, chociaż był królem i niby mógł wszystko, ale ponieważ uznawał Boga jako swojego króla, jako kogoś, kto jest ponad nim, chodził niejako w cieniu Bożej sprawiedliwości. Dlatego jego słowa, jego decyzje wzbudzały podziw, wzbudzały szacunek jemu współczesnych. I również nawet teraz czytamy o tym, co robił i myślimy sobie, wow, skąd ten facet miał taką dojrzałość, skąd on wiedział, jak postąpić w danej sytuacji. Tak więc myślę, że dzisiejsze słowo nas zainspiruje. Zresztą zachęcam was, żebyście przeczytali całą historię tego wersetu, dlaczego w ten sposób właśnie cały lud zareagował, jak Dawid używał swojego autorytetu, żeby podnosić ludzi, żeby inspirować ludzi, żeby ich prowadzić nie ku zemście, ale ku właściwemu zrozumieniu autorytetu, namaszczenia, które daje Bóg. Honorował linię Saula, pamiętacie? Honorował samego Saula, który go prześladował. Wszystkie jego dzieci, jego potomstwo uważał za zaszczyt, żeby móc wspierać ich, nawet już po śmierci Saula i Jonatana. To jest zupełnie niezwykła postać i dlatego was też zachęcam, żebyście się zainspirowali tą historią. A teraz wołajmy do Boga, żeby nas takimi uczynił, żebyśmy byli inspiracją dla naszych sąsiadów, dla naszych bliskich. Tato, ja wiem, że to się nie dokonuje w jeden dzień. Ja wiem, że to jest dzieło całego życia, ale być może dzisiaj jest właśnie pierwszy dzień, w którym możemy pozwolić Tobie nas kształtować jeszcze mocniej. To nie chodzi o to, że chcemy być podziwiani, ale chcemy Tobie się podobać i w takim stopniu upodabniać się do Ciebie, że ludzie będą widzieli w nas Ciebie, że będą widzieli Twoją sprawiedliwość, Twoją łaskę, Twoją miłość. Będą tym zainspirowani. Będą patrzeć na nas i myśleć sobie, wow, ten człowiek zachowuje się inaczej niż wszyscy dookoła. On musi mieć zrozumienie tego, kim jest Bóg. On musi spędzać czas ze swoim Bogiem. Idzie pod prąd. Jego decyzje są w ponadnaturalny sposób mądre i właściwe i rozwiązują problemy, które były nie do rozwiązania tak po ludzku. Chcemy być takimi osobami. Chcemy nie iść tak z prądem, nie płynąć z nurtem, tylko cały czas wpatrywać się w Ciebie i Ciebie naśladować. I być inspiracją też dla innych, by Ciebie naśladowali. By widzieli w nas Ciebie, by widzieli, że to działa, że można być podobnym do Ciebie. Że człowiek, który spędza czas ze swoim Bogiem, jest inny, ma przemienione serce, ma mądrość, ma zrozumienie, ma siłę i autorytet też, żeby swoje decyzje potem zamieniać w konkretne działania. Takimi osobami chcemy być. Boże, zabierz nasze kamienne serca, uczyń je mięsistymi, byśmy byli podatni na naukę, na Twoje prowadzenie. Chcemy za Tobą chodzić, chcemy Ciebie naśladować, tak żeby inni ludzie również mogli chodzić za nami, patrząc na nas, inspirując się do życia z Tobą, do relacji z Tobą. Amen. Amen. Wiecie, inspiruje mnie bardzo taka idea małego przywództwa, nie wiem, jakby to inaczej nazwać, takiego bycia liderem, który jest liderem dla siebie samego, albo dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, dla swoich sąsiadów. Nie musisz być jakimś przywódcą, wiesz, typu, nie wiem, ktoś, kto prowadzi cały kraj, albo prowadzi miasto, albo nawet kościół, ale po prostu być przywódcą, być liderem oznacza być pierwszym, być z przodu, być tym, który nie patrzy na tych, którzy są za tobą, w takim znaczeniu, że nie sugerujesz się tym, co robią inni ludzie, ale jesteś pierwszy, żeby podjąć odpowiedzialność, żeby iść za Bogiem, żeby czynić to, co Bóg tobie powiedział, że po prostu jesteś tym pierwszy, tak? I nie czekasz w kolejce jako ostatni,
żeby popatrzeć, jak robią to inni, ale po prostu wysuwasz się na czoło. Jesteś gorliwy, masz pasję, jesteś gwałtownikiem w Królestwie Bożym. I w tym znaczeniu jesteś liderem, ponieważ inni ludzie będą czerpać z tego, będą się tym inspirować. I takim małym liderem może być każdy z nas. To szerokość naszego oddziaływania będzie zależało prawdopodobnie od naszego powołania, od tego, co Bóg zdecyduje i od naszego posłuszeństwa, ale żebyśmy chcieli tacy być, wiecie, żebyśmy chcieli być, chociażby w naszych rodzinach, żeby być tymi, którzy jako pierwsi się pomodlą, jako pierwsi innych zainspirują do tego, żeby się modlić wspólnie, jako pierwsi wstaną rano, żeby szukać Boga, jako pierwsi otworzą Biblię, jako pierwsi będziemy chcieli iść do kościoła, żeby spotkać się z innymi wierzącymi, jako pierwsi zgłosimy się, jeżeli będzie jakiś projekt, trzeba będzie pomóc innym ludziom, żeby być po prostu gorliwymi. Okej, już koniec tego gadania na dzisiaj. Czekam jak zawsze na twój komentarz, na to, co w twoim sercu tam się zbudziło pod wpływem tego słowa. I do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Pa, 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 pa.